Czekajcie, dosyć wróżenia, krótki temat, czas wolny. Macie sposób na spędzanie czasu? Już się umówiliśmy, że nie wolnego, bo trenujecie, ale dużo tego czasu bez meczu. Co robicie? No tak, no część drużyny odpoczywa w pokojach. Jak mamy jeden trening, a następnego dnia nie mamy meczu, no to możemy sobie pójść na basen. Jest tam tutaj na fotelu na 10 piętrze, nie dość, że jest milutki widok na panoramę Łodzi. No to są, no basenik jest bardzo fajny, to możemy sobie skorzystać. No jest wyjście do kina, wyjście na jakiś obiad. Dziewczyny znające Łódź bardzo dobrze sobie radzą gdzieś tam na obiad, jak na Piotrkowską. Myślę, że to jest gdzieś zawsze przyjemna chwila spędzona razem. No ten off jest przez nas, nie? Tak, dosyć często omawiany. Troszkę tego czasu wolnego rzeczywiście mamy, więc tam go wykorzystujemy gdzieś tam, żeby się zresetować delikatnie. A trener wam każe wyjść, pilnuje was, jak to jest? Wiecie co, jak powiecie coś złego, to tego nie puścimy najwyżej. Nie, no raczej mamy dowolność, nikt nie ingeruje w nasz czas wolny. Zresztą my jesteśmy też dorosłe i duże dziewczyny, i wiemy jak mamy. Każe jest świadoma i wie jak ma sama odpoczywać. A tu chodzi przede wszystkim o takie zresetowanie się, nie? Tak psychicznie i mentalnie po prostu, żeby odpocząć od tego wszystkiego. To się dużo dzieje mimo wszystko. No, schodzisz na śniadanie, cały czas te same osoby. Nie dość, że tam w sztabie to jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o naszą drużynę, to jeszcze pół biedy, nie? Ale sędziowie, cała tutaj... To same gęby, buzie przed cały czas. Cała otoczka, więc to, od tego też trzeba troszeczkę ochłonąć i po prostu nie widzieć ich przez chwilę, nie? No właśnie, Klaudia, a nie macie tylko... siebie dość trochę. Mówię o długość, o czas spędzony razem. Patrząc na sezon, który się rozpoczął w maju, ale ten okres już przed mistrzostwami Europy, to praktycznie cały czas ze sobą jesteście. Znaczy, myślę, że były chwile, gdzie tam miałyśmy siebie dość, ale w pewnym momencie tam trener gdzieś tam porobił trochę wolnego po tych turniejach, po Final Six i gdzieś tam myślę, że to nam dało do głów bardziej, gdzieś tam dziewczyny pojechały do rodzin, do chłopaków, do mężów, do dzieci, także myślę, że odpowiednio było tego wolnego. No i myślę, że zresetowałyśmy się na pewno i teraz ciągniemy to, co ciągniemy. Dobrze. W dobrą stronę. Ty się pewnie na nie uśmiechaj, bo twojego męża i dziecko widziałem. Ale tak, nie, żeby nie było zbyt tak intymnych pytań, ale chłopak gdzieś to jest też niedaleko. Ja jestem z Łodzi, więc mieszkamy razem. Mieszkacie. No to plus. Czego wam życzyć dziś wieczorem? Ja myślę, że takiego, no wygranej oczywiście, ale przede wszystkim zadowolenia i spokoju, nie? Czego wam życzymy bardzo i dajemy wam chwilę czasu, bo tutaj media czekają. Możesz Darek pokazać, żeby nie było, że jest całkowicie wolno. Widzimy się przed kolejnym meczem. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki. Cześć. 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 Cześć.